Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie”. Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział mu: „Na imię mi Legion, bo nas jest wielu”. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc: „Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Jezus organizuje wyprawę po człowieka, który jest zniewolony, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zobaczmy, Bóg pokazuje, że zniewolony jest kochany. Pan o nim pamięta. Miłość Boga wyraża się w tym, że Bóg pamięta o człowieku. Nie pozostawia człowieka. Ludzie mogą się nas bać, dystansować się do nas, do naszych poglądów, ale Bóg jest zawsze po naszej stronie. Chrystus wychodzi pierwszy naprzeciw człowieka, którego zły duch nawiedził. Lecz również ten nieszczęśliwy człowiek wybiega naprzeciw wysiadającego z łodzi Jezusa. I to jest przedziwne, opanowany przez nieczystego demona, dotknięty wewnętrznym umieraniem, nie mógł sobie pomóc. Ludzie go zniewalali, ponieważ się go bali. Krzyczał. Jak można się domyślać, był to krzyk utraconej godności, utraconej wolności. I w tym krzyku Jezus mógł usłyszeć wezwanie: „Przepraw się i ratuj mnie”. Kiedy nie mogę, nie chcę, nie wierzę albo nie widzę sensu, by zbliżyć się do Boga, On zna moją udrękę. Jezus nie czeka, aż będę czysty, nie oczekuje, że będę miał siły wewnętrzne do pokonania trudu przeprawy na Jego brzeg. On się przeprawia na mój brzeg, na moją stronę. Krzyk człowieka udręczonego przywołuje Boga. Nieczystość jest oznaką śmierci, niewidzenia w prawdzie, niemiłowania. Nieczysty nie ma dobrej więzi z Bogiem i z ludźmi. Stąd jego samotność wypełniona udręką, bólem i krzykiem. Jest popychany przez swój stan do zobaczenia tego, co się w nim rozkłada, do doświadczenia rozpaczy. To jest zawsze
skutek grzechów ciężkich, że kiedy człowiek z nich nie wychodzi, może wejść w stan rozpaczy. Nieczystość w człowieku jest znakiem grzebania życia, sensu, tego, co najpiękniejsze w nim, miłości, zaufania, nadziei. Duch nieczysty przede wszystkim niszczy miłość, niszczy zaufanie, niszczy wiarę. Prowadzi do rozpraszania myśli, uniemożliwiając naszą modlitwę. I to bieganie opętanego po górach, czyż nie jest objawieniem gasnącej w nim tęsknoty za Bogiem? Na szczytach gór składano Bogu ofiary. Zobaczmy w tym bieganiu człowieka coś więcej niż obłąkańczy taniec, pełen przerażającego bezładu i mrożącego krew w żyłach krzyku. Zobaczmy pragnienie zrzucenia z siebie tego, co nieczyste. Zobaczmy bezsilność człowieka wobec szatana, który opanował jego myśli, ale także uczucia i ciało. Kiedy z daleka ujrzał Jezusa, opętany przybiegł i oddał mu pokłon. Czytamy. Szatan nie jest w stanie przeszkodzić człowiekowi zniewolonemu, by on z daleka ujrzał Jezusa. To, co nieczyste w człowieku, nie jest silniejsze od pragnienia, od siły pragnienia, która skłania do oddania pokłonu Bogu. Nieczysty człowiek jest blisko stóp Pana. Nieczysty zna cenę, zna wartość, doświadcza cudu oddania pokłonu Bogu. I to pytanie, czego chcesz ode mnie, Jezusie? Spróbujmy odczuć, że to pytanie dotyczy także nas. Czy ja wiem, czego Jezus chce ode mnie? Bóg może stać się naszą udręką, przypominając nam nasze powołanie i ostateczne przeznaczenie. Oczywiście dręczy człowieka grzech, ale gryzie sumienie. Dręczy człowieka grzech i to cierpienie z powodu grzechu jest bez sensu. Ta udręka może mi zostać zabrana. Bóg wszystko może. Czy ja w to wierzę? Czy nie przyszła już ta chwila, kiedy mogę odejść i odrzucić ze swojego życia demona nieczystości?